Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. Po małej przerwie wracamy z kolejną porcją epickich mitów i tym razem rzucimy okiem na Brutale, czyli nowe potężne mechy, które czeka kilka ciekawych testów. Zanim jednak wystartujemy, to oto zwycięzca konkursu na pakiet Neoversa, Gratki, i jak co odcinek mamy dla was kolejne nagrody. Pod tym odcinkiem do wygrania jest aż 5 karnetów bojowych w tym sezonie. Na start sezonu otrzymałem aż 5000 podolców od Epic Games, więc postanowiłem rozdać je wam, widzom. Aby wziąć udział w konkursie na karnety bojowe, albo na 1000 fodolców, jeśli już macie karnet, to wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, komentarz z waszym nickiem w grze oraz subskrypcję na obu naszych kanałach. Okej, jak to już mamy za sobą, to przejdźmy do mitów. Dzisiaj zaczniemy od pytania, czy będąc w Brutalu, można używać dyskolotki? Jeden z naszych widzów podesłał nam ten mit i obiecał, że ten mit będzie miał nietypowy wynik, a zatem sprawdźmy to. O! Ernest! Dzień dobry! Ja właśnie jadę zobaczyć, czy mogę brutem sterować na innych pojazdach. No ale jak twoja pumpcia się świeci u mnie, proszę, śmiesznie. Proszę dołączyć do mnie, sprawdzimy to razem. Mhm. O, tutaj akurat jak myślisz, da się czy nie? Nie, no raczej nie, ale no, warto sprawdzić. O, jest lekka jedna. Jeden z moich widzów podesłał mi ten mit z dużą jakby ekscytacją, więc myślę, że się da. No co ty myślę, gadasz? Że się da. Mhm. To wskakuj na dechę. Wskakuję na dechę. Uwaga. Nie, chyba. Czekaj. O cholera. Rozdyptałeś deskę prawie. Nie da się, a czekaj. A weź wyjdź. No. Wyszedłem. No, jedną nóżką stoisz na tym, jakby nie patrzeć, ale to chyba nie o to chodzi. Czekaj. O! Oli zrobił. O, znowu Oli próbuje robić, zobacz. Oli. O, ja! O, cholera, wystrzeliło gdzieś, co jest? Idę do ciebie! To się podbija tylko. O, a weź właśnie. stój tak. Chcesz mnie rozdeptać? No. O, ty skurde. W celach naukowych. O, jeźdź teraz. O kurde! Jest! No bez jaj! Ale jaja, o, żartujesz. Spadłem. O nie! Się rozwaliłeś! Drzewo też. O nie! Kurde, dawaj, jedziemy! Co jest? No bez jaj! Zobacz! Mogę strzelać jeszcze, ale ja, jaki absurd! Ale kurde! Wow. Ja to jak podskoczę, jak myślisz? O, spadłem. O. Chodźcie, że to kurczę, była chwilka takiego napięcia, czy da się, czy nie, i taki, no. Taka akcja. Jest! O nie! Ja nie mogę! Jakim jak cudem, jakim jest? Prawem to się dzieje w ogóle? Czekaj, robimy salto! No. To jest Fortnite właśnie teraz, 2019. Zgarnąć po prostu, mogę. Ktoś rok temu pomyślał, że będzie taka akcja, mech na desce. Ojejciu. Chodź, dobry, proszę wsiadać. Yeah. O nie. Czyli mit potwierdzony, da się. Da się. Jakby potrzebna jest pomoc drugiej osoby, ale tak, da się. Tak. A wiesz, co jest stary lepsze, że tak naprawdę jestem w tobie. Jak ktoś będzie chciał mnie strzelić. Jak ktoś będzie chciał mnie strzelić. Rzeczywiście to... jesteś w tym mechu jakby. No, no tak, jakby jak wyjechałeś, kurier. O, dzień dobry. Dzień dobry, to do mnie. Dla Ernesta, tak? To dla mnie. Uber driver. Zapraszam. No, do widzenia, dziękuję. O cholera. Będę z wami szczery, w sumie to chyba jasne po naszych reakcjach, że to nas zaskoczyło. Dobra, przejdźmy do kolejnego mitu, który brzmi... Czy pułapka działa na graczy w Brutalu lub na Brutala? Zobaczymy, czy klasyczna pułapka z kolcami ruszy gracza za sterami mecha, albo chociaż samego mecha. Okej, okay, Hon, pola na drugi mit dzisiaj. I zobaczymy sobie, jak pułapka zareaguje na takiego gracza w mechu. Ja myślę, że ta pułapka się odpali. A czy zadziała na mnie? Mam nadzieję, że tak. Powinno zadziałać. A ty jak uważasz? Ja się bardziej zastanawiam, czemu twój skin też ma uszka, jak puma. No bo ja jestem liskiem, a ty jesteś pumcią. No to jakieś podrabiane. Ogólnie mam wrażenie, że uderzy mecha, ale nie uderzy osoby siedzącej w nim. Mhm. Okej. Ja myślę, że mnie uderzy właśnie. Dobra. No to... ja sobie tutaj wejdę na miejsce kierowcy. Stań twarzą do ściany, please. Okej, okay. Już się robi. Okej, okay. Gotowy? Tak. 3, 2. Hop! I... jest, dostałeś działa. Damage.
I mech też dostał, zobacz, znaczy, nie widzisz tego, ale mech też dostał. Nie tylko ja dostałem, ale też mech oberwał. Ulila. Warto wiedzieć, że mecha i jego kierowcy da się pułapkować, ale w rzeczywistości już dawno pewnie by zniszczył naszego boksa rakietami. Teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy brutalem wejdziemy do strumienia powietrznego. Polecimy dalej, czy z powodu naszej wagi spadniemy? Oczywiście nie mogliśmy pominąć strumieni powietrznych, o które tak chętnie pisaliście, mimo że wiemy, co się z nimi stanie, ponieważ sprawdzaliśmy to na streamie ze startu sezonu. Tak więc, Ardes, proszę. To prawda wiemy, ale nie będziemy spoilerować, więc... No. Skakuj. No nie możemy obstawiać, więc obstawiajcie na czacie. To uwaga, wskakujemy i... No i nas zabiera. Lecimy. I po prostu lecimy. Jeszcze możemy wracać. Emotek nie można robić, ale Hol może strzelać. Proszę tak dalej. Proszę zaprezentować, że możesz się obrócić jeszcze. O. O, to prawda, można zmieniać kierunek bez problemu. A ja sobie strzelam. I co ciekawe, nie jesteśmy... Tutaj nasza waga nie sprawia problemu. Znaczy lecimy trochę wolno, to prawda, ale dalej lecimy. I można wylecieć bez problemu. O, i jeszcze... To też widzieliśmy wcześniej, ale... Rakiety Brutala nie reagują na strumienie powietrzne. Te rakiety kompletnie jak po prostu lecą, o widzicie? Przyleciały dalej. Nic a nic. Poleciały jak zawsze. Dobra, pora na kolejny mit. Teraz sprawdzimy, czy można zrobić Rocket Ride na rakietach Brutala? Rakiety mechów są bardzo szybkie i zwinne. Zobaczymy, czy jest szansa na Rocket Ride'a. Okej, więc mit już znacie. I teraz zobaczymy, czy to jest możliwe. Jak Hom, jak uważasz? Nie, raczej nie. One za szybko lecą. Nie da się? No nie, raczej nie. Ja myślę, że albo przez nie przeniknę, albo one po prostu na mnie wybuchną. I tyle. Przeniknąć na pewno nie przenikniesz, bo przecież można strzelać w graczy nimi. No tak, ale jestem w twoim teamie. No zobaczymy. A, no tak. O cholera. Najpierw najcięższa tutaj część. To testował? Co jest? Nie no, on tutaj w kamień wali, przecież te strzały tak randomowo lecą, że to jest niesamowite. No. Wybuchają na mnie. Poszło. Tak. No tak. Do siły mnie. Czyli mogę przyblokować. Nie, no one najpierw pionowo lecą, a dopiero potem zaczynają spadać, więc... Mhm. To jest moim zdaniem niemożliwe, zrobić takie trajda na nich. Nie, nie albo, raczej nie. Bo wiecie, po prostu albo je ominiecie, albo w was po prostu trafią i wybuchną. No, tak właśnie one omijają, no są jakieś... takie nieśmiałe. O! O! I teraz jakby zatrzymałem się w powietrzu, ale a. wybuchnęły. Teraz na stówę dotknąłem jakieś rakiety. Holm. No, tańczy. Przeżyłem. No. Rakiety mechów okazały się być zbyt szybkie i nieprzewidywalne, a po zetknięciu się z graczem najzwyczajniej wybuchały. Następny mit brzmi, czy z grzewkami można ulecić kierowcę lub pasażera Brutala? Czego szukamy? Holm, już nie szukamy niczego, ponieważ mam zgrzewki. O! W tym micie zobaczymy sobie, czy możemy ulecić kierowcę lub pasażera właśnie takiego mecha. Więc ja... Mecha. No też, to też. Więc ja uważam, że kierowcy się da, ale mechowi to nic nie da. Ja również. Okej, okay, Hon, więc teraz masz równo 100 HP. Uh-huh. I pozwól, że tutaj zarzucę zgrzewy. Rzucaj. Rzucam. Jest, 120. Uleczyłeś. Tak, leczy. A zmień miejsce. Krzyknąć przy rzucaniu, to wtedy będzie lepiej. Rzucam! Ja! Lecz o, też! Widzisz? Też uleczyło, mimo, że masz tą półwłokę swoją, to uleczyło. Czyli tak, kierowcę można uleczyć, ale pamiętajcie, że fontanna obfitości nie działa na żadne pojazdy, ale ogniska, w tym sezonie ogniska, takie ogniska i takie ogniska pułapkowe, leczą wszystkie pojazdy. Leczą, tak, ale bardzo powoli. Tak, to no, tak jak zwykłe, jak graczy. Dwa punkty co sekundę, ale zawsze coś. Teraz to w sumie się nie przydaje, bo kto leczy te skolotki? Na kule jazdy to było spoko, to leczenie pojazdów, ale już nie ma kule jazdu, więc elo. Ja spierdzielam.
kolejna rzecz, o której warto wiedzieć. A kolejny mit na dzisiaj to, co się stanie, gdy zrobimy Rocket Rider do Kevina. Sprawdźmy to. Proszę mnie do dzyndla. Kilka odcinków temu dowiedzieliśmy się, o, że rakiety z RPG-ów odbijają się od Kevina. Dokładnie tak, jak fajnie poleciały. I teraz sobie zobaczymy, jak wyjdzie taki Rocket Ride właśnie w Kevina. Więc tak, on mnie wystrzeli. No i co, ja myślę, że po prostu się odbijemy. Znaczy... Ja mam nadzieję, że polecisz wraz z RPG-iem. Że RPG się odbija, a ty wraz z nim. To by było fajne. Mi się wydaje, że Kevin, jakby ja się odbiję od Kevina po prostu i zlecę w dół. Wiesz, o co chodzi? Że Kevin mnie odbije. Ale ja tutaj nie mówię realnie, ja tu mówię, żeby fajnie wyglądało. A, dobra, to lecimy. Oho. Ups. Oj. Uwaga. I odbiję się od rację. Kevina, tak. A czekaj. A spróbujmy, czekaj, bo... Czekaj, czekaj, wyślij mnie jeszcze raz, wyślij mnie jeszcze raz. Mam pomysł. No. Bum. O, prawie, widziałeś? Chcesz wrócić na rakietę? Tak, prawie mi się udało. Dobra, wiesz, no to stój tak jak stoisz, ja się ustawię, żebyś był prosto do kostki. Mhm. Żebyś mógł prosto wyskoczyć, dobra. O, teraz się uda. Jest, udało się! Ale trickshot. Ale każeś strzelił. O, wyprzedziłem moją rakietę. What? Wyprzedziłem moją rakietę, którą wystrzeliłem. Jakim cudem? Jakim? Cudem? Chcesz spróbować? No. Musisz prosto te kostki ustawione. Oj. O cholera, jak płasko w ogóle. Trochę wyżej. Dobra. O. Jak się przestraszyłem tej rakiety. Jest! A teraz Cezar Vega, patrz, widzisz? Tak przed siebie, patrz! Tu, wyprzedza mnie. Czekaj, na drugiego skoczę. O, nie ma opcji, ale jakim cudem ty to wyprzedzasz? Tak, to tak nie działa. Przecież fizyka może... tak chyba nie działa, chyba. Z rakietą jesteśmy po prostu, no większa waga i szybciej lecimy, to nie ma sensu, ale tak jest. Dobra, ostatnia próba już mi nie będzie. Żegnaj.